On się założył z kolegą o 500 zł, że do nagrania 200. TikToka nie zagra ze mną. Siemaneczko, ja jestem Lucek, ze mną dzisiaj jest Gremlinek. Może go kojarzycie, może nie kojarzycie. Chłop nagrał 195 TikToków. Żeby zagrać ze mną w Forzie. Poważnie, jest mi aż głupio z tego powodu, ale no, zaprosiłem go na dzisiaj na odcinek. Postanowiłem, że nagram z nim coś ciekawego. Weźmiemy sobie swoje ulubione auta, zrobimy zlot, ale potem wybierzemy samochód totalnie fabryczny i w określonej kwocie stuningujemy go do klasy A, a potem ścigniemy się na dwóch wyścigach. Czujecie to? To będzie naprawdę bardzo, bardzo fajne. Myślę, że Gremlinek jest takim asem, że sobie poradzi z takim tuningiem i z taką robotą. Siemaneczko, Gremlinek. Siemka. Ja mówię do ciebie po tym takim niku z TikToka, bo tutaj w Fordzie masz inny, no nie? Dobra, to jakie miejsce ci pasuje? Ja bym się spotkał najchętniej. Możemy się spotkać na tym opuszczonym lotnisku. No, słyszę twojego Aventadora. To jest twoje ulubione auto? Jeden z ulubionych, lubię jeszcze BMW M5E60. Ha. No ale głównie to, jeśli chodzi o ulubiony samochód, taki najbardziej. Mhm. Akurat Aventador to jest takie trzecie, czwarte miejsce, a Dodge Demona na przykład z 2018 roku. Dodge Demon, okej. Tutaj chyba musimy zjechać sobie, sobie zjedziemy. Ciekawe, co tam wymyślisz, ciekawe, jakie wyścigi w ogóle powybierasz. Myślę, że draga może. Drag, o, to w sumie będzie bardzo miarodajne. Bo wiesz, wciskamy tylko gaz do końca. To znaczy, ja będę jeździł na skrzyni manualnej. No i. O, tak? Super. W Aventadorze? Świętego, no na. No. Wiem, o co chodzi. No przecież wiadomo, że tutaj nie ma jak w Assetto Corsie, że nie możesz po prostu jeździć na przykład Nissanem GTR-em R35. Na manualu, nie? Tam się automatycznie to przełącza. Na marekach, tylko tak se mówię, manualny, że samemu sobie redukuje i tak dalej. Ty. To jest skrzynia tam tego automatyczna, dwustopniowa. Ej, poczekaj, bo... Mi się... Mi się Honda popsuła! Ej, stary! Co się stało? Mi się jedno koło zablokowało w Hondzie! Ja nigdy czegoś takiego w Fordzie nie miałem! O, odblokowało się! Stary, zobaczysz to na nagraniu! Ej, ja nigdy czegoś takiego w Fordzie nie miałem! W każdej innej grze symulacyjnej mogłoby się to przydarzyć, ale nie tu! O co chodzi? Nie no, poczekaj, to najpierw robimy zlot z twoim ulubionym samochodem. Potem ty wybierasz samochód, który będziemy tuningować za powiedzmy 60 tysięcy kredytów. A później wybierasz dwa wyścigi, na których będziemy się ścigać. Jest taka sprawa. Także my zaraz będziemy dopiero tuningować. O kurde, ej, z tą Hondą jest coś nie tak. Ja nie mam zaciągniętego teraz ręcznego i znowu mi się stało dokładnie to samo. Dobrze. Też będę na manualu jechał, zobaczymy. Na razie sobie pojedziemy takiego zwykłego draga, a potem pojedziemy sobie już z tuningiem tych samochodów. Nie, no teraz na automacie akurat jechałem. O, ty dobra, trudno. Może jakoś dam radę. Mogłem ci wcześniej powiedzieć. Dobrze jest, nie przejmuj się. Jakoś przeżyję. Ja tą przegraną. W Logitechu jest tak, że można w każdej chwili raz tym, raz tym. Aha, okej. Poszedł! Chyba mamy ten sam tuning, co? Znaczy ja mam stokowego chyba tego Aventadora. No. Jezu, w tym Aventadorze te wloty powietrza się tak... Wiesz, wychodzą z samochodu, to jest piękne. Zresztą to już było od Murcielago, no nie? Taka ruchoma karoseria, no. To mi się bardzo podoba, a Aventador już taki stary jest. To jest model chyba z 12 roku, zgadza się? No, 12 albo 10 nawet chyba. Coś takiego, nie? 11 lat! Jaki masz tam pomysł na samochód do tuningu? 60 tysięcy kredytów i klasa A. Najwyżej. Ale to chodzi o cenę tuningu, a auto... Obojętny, tak. Obojętny jakie, może być jakieś tam... Bardzo drogie, albo niedrogie, obojętnie co.
Porsche. 500 turbo. Już patrzę, poczekaj. 1982. Bardzo ciekawy wybór. Trochę starszy samochód, żeby było tak. Jeśli nie ma jakiejś wysokiej klasy, to będzie łatwo go też coś tam porobić. Wiadomo. Która to jest klasa, który to jest rocznik? 82, to jest 3,3 litra. Okej, okay, 3,3, dobra. Ej, ty, on ma w standardzie statę 666, standardzie no. Statystykę. Dobra, no to się zgadza, okej. Okay. I maksymalnie, w sumie bardzo ciekawe. Ty, nie będziemy mieli dużego pola do popisu, jeśli chodzi o tuning, bo maksymalnie można w klasie, do której klasy maksymalnie możemy go robić? Klasa S1 czy A? Jaki masz plan? Może zróbmy na przykład S1 850. 850, bardzo dobry pomysł, kurde, masz same dobre pomysły. Powinieneś zloty organizować. Może, nie wiem, że tak powiem, nauczyłem się od paru kolegów z innego serwera. Nice, spoko. Też robimy zloty i... Dobra. Dobra, to ja w takim razie jadę do tuningowni. Kurde, ale powiem ci, że naprawdę fajny samochód. W życiu bym go nie wybrał do robienia czegoś takiego. No, podoba mi się to, podoba mi się. Bardzo fajne auto, zresztą ja jestem takim cichym fanem Porsche. Bo podobają mi się te nowe Porszaki 911 i tutaj i taki klasyczek. Mi się ogólnie podoba ta najnowsza 911. No, wygląda kosmicznie. Ona jest strasznie szeroka z tyłu. Widziałeś w rzeczywistości? Tak, widziałem na tym w Katowicach był zlot niedawno. No, też widziałem. Ja widziałem z kolei raz na trasie widziałem, a raz właśnie na postoju i. Tutaj w grze to dla każdej osoby takiej postronnej będzie zupełnie zwyczajny samochód, ale w rzeczywistości to jest tak szeroka, niska krowa, no piękne auto, naprawdę. Już mam 59,950 i tutaj za 50 kredytów nic więcej nie wykombinuję i mam S1 843. Także wizualnie, a nie będę ci zdradzał, jak wizualnie wyszło, zaraz się przekonasz. Tutaj jeszcze sobie sprawdzaliśmy, że do tego Porsche jest body kit dodatkowo, ale body kit 10 tysięcy kredytów. No będziemy brać udział w wyścigach, więc 10 tysięcy kredytów to trochę przesada, żeby na sam wygląd to przeznaczać, nie? Więc doszliśmy do wniosku, nie powinniśmy się w ogóle kontaktować ze sobą podczas tego tuningu, nie? Tylko no, ja już skończyłem, okej, okay. No i tyle. Nie no powinno tak. Być komunikacji. Nie, tak naprawdę nie mówiliśmy, co zrobiliśmy z samochodem, tylko powiedzieliśmy, ile nam kasy zostało. Może, tak. Można powiedzieć, że... 59,950 kredytów wydałem na ten tuning. Nie powiem, jakie ma staty, to sobie zobaczysz później, jak już zobaczysz odcinek na YouTubie. I tyle, ja jeszcze sobie tutaj kolorek zmienię, bo w sumie można sobie wizualnie malować jak się chce, to chyba nic nie kosztuje, prawda? Tak, to na szczęście nic nie kosztuje, tutaj mamy jakiś... Dobra, i sobie pomaluję na jakiś tam kolor. Mamy gotowe furki już, okazało się, że mamy dwa takie same auta. Znaczy nie no, wybraliśmy takie po prostu. I mamy dwa różne tuningi. O, zostawiłeś, dałeś jakieś inne felgi? Czy, nie no to są inne, to nie są stokowe, nie są fabryczne z tego Porsche. No, 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 dałem inne, ale widzę, że body kit nie zmieścił się w budżecie niestety. Nie zmieścił, ale dałem te zderzaki o, z tego pakietu. O, okej, okay. A faktycznie. Tak, ja mam wszystko, nic tutaj nie starczyło mi budżetu na to dodatkowo. Ale to nie wyszło drogo, bo jeden z rzek kosztował chyba... Tak, tak, tu wszystko ma znaczenie, mieliśmy ograniczony budżet, ale okazało się, że budżet był bardzo dobry, bardzo dobrze dobrany do tego poziomu. No więc ciekawe, dobra, Gremilek, słuchaj, wybieraj, co jedziemy. No, mi tu launch control mocno pomógł. Dobra, tutaj wygrał Launch Control, więc ja proponuję powtórzyć jeszcze z Launch Control. Co ty na to? My powinniśmy zrobić chyba tak, jak ty wystartowałeś. Przecież ta Porszawka to jest stary samochód, on nie powinien mieć Launch Control, nie? Ty, ja też faktycznie mam wyłączony ABS, bo ja sobie driftowałem dzisiaj trochę i bez ABS-u driftuję. Także bez żadnego wsparcia wystartujemy jeszcze raz i myślę, że to będzie bardziej miarodajne. Swoją drogą widzieliście, jak bardzo Launch Control pomaga przy starcie. Miałem gaz wciśnięty do końca i po prostu... A, jednak.
Ale równiej ruszyliśmy, nie? Tak, ale ja mam jedną część, jakby ja nie ruszyłem silnika na maksa, bo troszkę tam więcej dałem tego, wygnąć to z korfaka i... Ale wprowadzenie też trochę chyba włożyłeś, tam lepsze opony i tak, tak dalej, nie? No dobra, to wyglądało fajnie. Już mi się podobało, tak równo ruszaliśmy i też było widać ten moment, kiedy ty zmieniasz biegi, nie? Kurczę, no. I to jest właśnie to, jak się ścigasz z kimś albo grasz z kimś na kierownicy, bo wiesz, tak na padzie tego aż nie czuć, a kierka jednak trochę oddaje, nie? Ty wziąłeś tak, wziąłeś kooperację. No to będzie trudniej. Trudno, no, możemy tak przejechać. O, rzuciło mi dupę. To powtarzamy, bez botów, bo one nas spychają strasznie, to jest... I teraz mamy pojedynek jeden na jednego. A teraz jak mamy PvP, to chyba będziemy przenikać przez siebie nawet, jeśli będziemy z dużo... O kurde, ładnie tu wszedłeś. To wyjście nie jest ciężkie tutaj. Tak. Bo mnie zamiata. O, ładnie odszedłeś. Oj, nie wiem, czy cię dogonię. To wcale nie jest źle, że jedziesz w ten sposób, bo jak się jedzie blisko tego zakrętu, przy wierzchołku, że tak powiem, to wtedy jest bardziej taka droga pochylona, nie? I auto się łatwiej destabilizuje. A poza tym, jak jedziesz po zewnętrznej stronie zakrętu, to też masz wyższą prędkość, nie? Także... O! Co ci się stało? Stary, to była prosta droga. Patrz! Opanował to! Gonię. A ja jeszcze raz... O kurde! Sorry! Ale to ja powiem ci, że mało kiedy gram z kimś, kto gra na kierownicy. Ja cię tylko lekko dotknąłem i ty już prawie w kosmos wyleciałeś. Ja słyszałem wibrację tylko na kierownicy, jak mi dupa ucieka, proszę. Ale było blisko, ty jechaliśmy łeb w łeb praktycznie. Ale mnie zarzuciło, bo się odbiłem od bandy i... Nie, ty się... Ja ciebie chyba uderzyłem lekko, bo chciałem się tam zmieścić między bandą a tobą. I tak cię rzuciło w moją stronę. Bo ja mnie zamiotło od bandy, a potem ty jechałeś i ja w ciebie uderzyłem. No, fajne to było, kurde. Grunt, że tył napędem na kierownicy na takich zakrętach jest ciężko. Tak, właśnie idzie się zdziwić trochę, co? Dobrze, jadę do ciebie. W ogóle, wiecie, w międzyczasie Gremlinek opowiedział mi ciekawą historię. A on się założył z kolegą. O, 500 złotych! Że do nagrania 200 TikToka nie zagra ze mną. Czy kolega ci wysłał już tą kasę, czy jeszcze nie? Tak, wysłał mi ją tydzień temu. Ej, jest mi podwójnie głupio, no. Ja nie wiem, no. Ludzie robią takie rzeczy, naprawdę? No zakład nie, no, to zakład, nie. No. Można się założyć o to, że się trafi do kosza, a można się założyć o to, że się umówisz z ludzkiem na rant. No, dziwnie to brzmi. Ale no, takie są czasy. Znak czasu, kurde. Ja dzięki tobie zapałem zajawkę, jeśli chodzi o Forzę, o jakieś GTA i tak dalej. O. Bo ja w sumie od 2016 roku, nawet nie wiem czy nie 15, oglądam twoje filmy. O, to dziękuję bardzo. Ale jest mi podwójnie głupio, nie? Że tak, no, tak jak ci powiedziałem. Ale nie ma czemu ci być głupio. Dobra, dzięki ci Gremlinek, że wpadłeś na odcinek. W ogóle bardzo fajnie to wyszło, bo pierwszy raz coś takiego robiłem w Forzie. Trochę podsunąłem ten pomysł, bo teraz jest to Donut Media Story i tam właśnie tuninguje się samochody według jakiejś tam kasy, według jakiejś tam klasy. I pomyślałem, że w sumie możemy coś takiego zrobić poza takim zwykłym zlotem, nie? I po prostu pogadać. No i jeszcze ty dołożyłeś właśnie swój pomysł, żeby tą klasę S1 850 zrobić i wybrałeś samochody fajne i wyścigi, na których mogliśmy się sprawdzić. Także dołożyłeś swoje 50 zł do całego tego odcinka, dzięki czemu wyszedł naprawdę super. Także ci dziękuję. No i co? Resztę widzów żegnam. Dzięki wam bardzo, że wpadliście na odcinek. Kreminek, pożegnaj się. Żegnam i subskrybujcie Ludzka.
Dzięki bardzo, na razie.